Witajcie kochani ponownie. Teraz pokażemy Wam również domowym sposobem, jak można wykorzystać w tym momencie towar deficytowy, bo rozchodzi się jak ciepłe bułki, czyli pozostałość po papierze toaletowym, właśnie do skid handlingu. I pokażemy tutaj z Mateuszem, jak można pracować, nie trzymając ręki dolnych. Mateusza w przypadku będzie to lewa ręka, w moim przypadku będzie to prawa ręka, ponieważ Mateusz jest, ma uchwyt kija na lewo, ja na prawo. I pokażemy Wam, jak również można tą technikę kija doskonalić sposobem domowym. Zakładamy na kija, ręką dolną przytrzymujemy, nie trzymać tego mocno, żeby nie znieść, to ma właśnie pracować. Tu ma być ta elastyczność, praca kija przy ściągnięciu krążka, przy driblingu. Trzymamy tylko samą pozostałość po papierze toaletowym. Z wykorzystaniem poprzeczek i z wykorzystaniem pozostałości po papierze toaletowym podryblować. Cały czas będziemy pracować tą ręką górną, dolna jest oparta tylko na tej pozostałości po papierze. Spróbujemy. Tak. Mateusz, dawaj.